Mamy staszicowe spotkania z historią, insurekcja kościuszkowska, czyli 1794 rok. No i za chwileczkę będzie się działo. Mamy projekt, który napisaliśmy, otrzymaliśmy dofinansowanie z województwa małopolskiego i robimy wspólnie. Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Stanisława Staszica w Chrzanowie, Stowarzyszenie Przyjaciele Staszica i Towarzystwo Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Chrzanowie. No i jeszcze jest Uniwersytet Trzeciego Wieku. My w tym roku obchodzimy 230. rocznicę właśnie insurekcji kościuszkowskiej. Co prawda ona była w marcu, no ale projekty się tak układają, że niestety pieniążki są na jesieni, więc dlatego jest w październiku. No ale specjalnie mamy pogodę zamówioną, więc myślę, że będzie fajnie, będzie co zobaczyć. W scenariuszu wykorzystaliśmy tylko ten jeden wątek historyczny, czyli przysięgę Tadeusza Kościuszki na rynku w Krakowie. Przenieśliśmy go, zaadoptowaliśmy do rynku w Chrzanowie i młodzież została przebrana i przygotowana do tej inscenizacji według obrazu Wojciecha Kossaka, Przysięga Tadeusza Kościuszki na rynku w Krakowie. Teksty, jak rozumiem, to jednak w dużej mierze wyobraźnia autorów. Teksty historyczne zostały zachowane w oryginale i to młodzież cytuje i czyta. Natomiast dodaliśmy takiej troszkę naszej fantazji historycznej, ale tylko po to, żeby domknąć wątki historyczne. I tak mamy księgarza, który domyka, czy mamy przekupki, które domykają te wątki historyczne, bo jest rozdawana gazeta, jest rozdawany banknot, który wtedy obowiązywał. No i nawiązaliśmy do tych wątków historycznych, żeby można było tym mieszkańcom zostawić pamiątkę po dzisiejszym naszym występie. Jak pani sądzi, czy dla młodzieży tamte wydarzenia, ten czas w jakiś sposób jeszcze jest bliski? Czy właśnie przez takie, jak te spotkania z historią, można troszeczkę przybliżyć tak odległą dla niej historię? Rozmawiałam z młodzieżą i byłam bardzo zadowolona dzisiaj, jak się okazało, że większość doczytała, jaką postać mają, jak była ona ubrana, zaczęli się wzorować. Nawet się dopytywali, że oni szlachectwo już dostali, tak jak Bartosz Głowacki, i on by chciał szablę. Więc chłopak doczytał materiał, widziałam, że był zainteresowany. Tak samo było z kontuszami, też panowie pytali, jak to się nosiło, dlaczego tak. No i przy tej okazji opowiadamy im też historię, prawda? Bardzo ważna, albo właściwie najważniejsza postać dziś, i ważna w historii Polski, bo ty dziś wcieliłeś się w rolę Tadeusza Kościuszki. Tak jest. Czułeś tą odpowiedzialność? Czułem odpowiedzialność, która spoczywała na mnie i było to trudne wcielenie się w taką ważną postać w historii Polski. Czy ta inscenizacja i tego typu wydarzeń zachęciło cię, żeby czegoś więcej dowiedzieć się na temat właśnie Tadeusza Kościuszki? Jest to na pewno sposób, żeby się inaczej uczyć tej historii, żeby i młodzież, i starszą publikę zachęcić, żeby przychodziła, nawet jeżeli by się nie wgłębiała pod względem literackim, może przyjść na taką inscenizację i się czegoś dowiedzieć, jak to wyglądało. Oceny zdecydowały, czy fajnie jest tak historii się uczyć troszkę inaczej? No. Oceny. No, niekoniecznie. Chcieliśmy też jakby włączyć się w życie w szkoły. No oczywiście historia to jest, więc no, nasza historia naszego kraju, to chcieliśmy uhonorować tą rocznicę. No i tak jak kolega mówił, również oceny za to zachęcały, ale niezwykłe przeżycie również, bo to no, raz w życiu można powiedzieć, że się bierze w czymś takim udział. To jest niesamowite, że możemy zrekonstruować tak piękne wydarzenie. Zresztą też cała szkoła się to zaangażowała. Po prostu coś niesamowitego. Myślisz, że właśnie to jest sposób na to, żeby przybliżać tą historię Polski? Tak, jak najbardziej. Nie dość, że mamy cały spektakl dla widzów, więc będzie to taka przyjaźniejsza forma dla odbiorców, żeby to odebrać. Czy historia to jest coś, co lubisz, czy właśnie? Tak, rozszerzam historię też na moim profilu, więc uwielbiam historię. Staszicowe spotkania z historią, piękny strój, inscenizacja. Poczułyście troszeczkę ducha historii dzisiaj? No, odrobinę tak. Na pewno. Pod jakim względem poczułyśmy. Takie inne przeżycie niż na co dzień. Zwłaszcza mi się wydaje, że przez stroje. Stroje robią wrażenie i robią je też na młodzieży. Młodzież co roku chce się przebierać, chce brać udział i powiem tak nawet w tajemnicy, że niektóre męskie są damskie, ale dziewczynki chciały taką rolę odegrać i też się poprzebierały. Wszystkie stroje, które mają Państwo dzisiaj tutaj prezentowane, pochodzą z Łódzkiego Centrum Filmowego. Sądzi Pani, że rzeczywiście już macie praktykę pewną, ale też widzicie pewnie, że takie spotkania, taka żywa lekcja historii rzeczywiście pobudza młodzież i nie tylko, myślę, do tego, żeby
chcieć dowiedzieć się coś więcej albo uzupełnić wiedzę? To jest zupełnie inna nauka, bo robiliśmy tutaj próbę w piątek, czytaliśmy teksty z Uniwersału Połanieckiego, no i dziewczyny mówią, ale my tego nie rozumiemy. No i to trzeba tak troszeczkę inaczej na pewne rzeczy spojrzeć. Więc inaczej piszę w podręczniku, a inaczej jak na to popatrzymy tak rzeczywiście, jak to wyglądało. Dzisiaj dwa obrazy.